zagraliśmy dużo lepsze niż ta ostatnia dwa mecze i to dla nas było najważniejsze po te dwa katastrofalne mecze, co zagraliśmy. Dzisiaj było mało presji na nas, ale myślę, że to dzisiaj wyglądało lepiej, dobrze. Myślę, że nie graliśmy najlepsze, co mogliśmy, ale walczyliśmy do końca i na końcu szliśmy tu bramkę za zwycięstwo. Za dużo ryzykowaliśmy, zagraliśmy jak Barcelona, ale my już jesteśmy tylko Jagiellonia i musimy to i pierdol na trybunach tam nie zagrać między sobą. Ale dobrze, na końcu to nie decydowało. Najważniejsze to zwycięstwo dzisiaj możemy uspokoić ze domu i spać. Nie wiem, co się dzieje ze mną. Pierwsze trzy spotkania, były trzy żółte, ale teraz ja gram jak bez ryzyku, jak profesor, wiesz, ale i miałem to ostatnie 15 minut, myślałem o tym. Była ta ostatnia sytuacja z Buksą po lekarni, nie chciałem go do tak, tylko podpuściłem go, ale Marian mnie uratował na moje szczęście, ale tak. Bardzo, bardzo dobrze, co nie dostałem tego rzutu kartu, teraz mogę zagrać z Legią. Wszyscy wiemy, co to znaczy ten mecz za nas i za wszystkich tych ludzi na Podlasiu. I nic, idziemy powalczyć z nimi, oni są teraz w bardzo dobrej formie. Grają dużo lepsze niż na początku sezonu, ale my gramy u siebie i oni nie będą tutaj faworyt. Nie wygraliśmy dzisiaj, więc się zatrzymaliśmy. No i dalej ciężka praca. No są trzy mecze do następnej kadry i patrzymy w ten sposób, że mamy Lecha, Arkę i Legię, więc takie dosyć, znaczy bardzo ciężkie mecze wydaje mi się, ale jesteśmy w stanie zrobić punkty i trzeba na to patrzeć. No nie załamywać się dzisiaj, tylko otrząsnąć się z tego. No mieliśmy fajny okres, ale teraz szybko, żeby wrócić. Zrobić tak zwany bounce back i w następnym meczu pokazać, że to był wypadek przy pracy. Przy tej bramce 1-1, no chyba się poczuliście krew, że coś tam można zrobić, ale niestety sytuacja... Poczuliśmy, ale wydaje mi się, że nie wiem, czy mieliśmy aż takie sytuacje, jakieś taką późną klarowną. Mieliśmy na koniec, w 90 minucie, gdzie wyszedł od nas Adam Buksa sam na sam. Aczkolwiek oni też mieli. No ja zawsze próbuję obiektywnie patrzeć na to wszystko. Więc no jakbyśmy strzeli, no to fajnie to było dla nas, bo szczęśliwie, tak, że to już zakończyło. Mieliśmy, bardziej bym patrzył przez pryzmat pierwszej połowy, że fajnie wyglądaliśmy, mieliśmy jakieś takie akcje, gdzie coś tam się kleiło i zazębiało, a w drugiej szybka bramka. No potem właśnie fajnie, że wyrównaliśmy. No i jakiś tam błąd wyniknął z tego, że no było 2-1, no już nie daliśmy rady. No. Widocznie na tyle było dzisiaj nas stać, ale to jest mecz, który można powiedzieć, no po pasie taki 5 metrów bez porażki. Może po prostu musiał się stawić, a teraz no, tak jak mówię, są trzy mecze i trzeba już się na tym zastanawiać. Tutaj na pewno będziemy mieli analizę, to były błędy raczej indywidualne niż lepsza gra Jagiellonii, no to też trzeba przyznać. Nie wiem do końca, jak to wyglądało, bo z boiska czasami były takie no, różne i przestoje, i fajna gra, i coś się działo, i dużo biegania. Mieliśmy dobrą końcówkę pierwszej połowy, drugą wyszliśmy i od razu dostaliśmy bramkę. No i to na pewno nas trochę jakby no, zaskoczyło, nie? Dobrze, że później strzeliśmy tą następną, no, a Jagiellonia dzisiaj potrafiła strzelić 2-1, no i trzeba przyznać im, że solidnie grają i tyle.